Dzisiaj pokażę przepis na karkówkę pieczoną gyros. Do jej przygotowania potrzebujemy około kilograma karkówki, ja tutaj mam kilo 10, 3 średniej wielkości cebule, ketchup pikantny, majonez. Z przypraw potrzebujemy przyprawę do gyrosa, niepełne opakowanie, jakieś 23 gramy. Ja sobie pomieszam pół na pół z przyprawą kebab szarma, z tego względu, że ta przyprawa jest delikatniejsza. Jeśli lubimy mocne smaki, możemy wykorzystać samego gyrosa. Tutaj mam odmierzone już 23 gramy tych przypraw. W pierwszej kolejności zajmiemy się karkówką. Pokroimy ją na plastry nie grubsze niż 1,5 cm. Karkówkę mamy pokrojoną. Teraz wymieszamy przyprawy i obficie posypiemy. Ja tutaj wykorzystuję karkówkę z dzika, także będę ją troszkę dłużej piekł niż standardowo pieczemy wieprzowinę. Także całą przyprawę wysypujemy na karkówkę. Wszystko dokładnie wymieszamy. I tak przygotowaną odkładamy do lodówki na całą noc. Mięso nam poleżakowało całą noc w lodówce. Teraz zajmiemy się cebulą, którą pokroimy w piórka. Cebulę mamy pokrojoną, na razie odłożymy na bok, a zajmiemy się mięsem. Każdy kawałek posmarujemy łyżeczką majonezu, łyżeczką ketchupu. Możemy sobie majonez z ketchupem przygotować oddzielnie w miseczce, albo bawić się tak jak w moim przypadku. Na dno naczynia wrzucimy trochę cebuli. W zależności jakie mamy duże naczynie, możemy robić przekładankę cebula, mięso, cebula, mięso. Jeśli mamy duże naczynie, będzie lepiej z tego względu, że szybciej się na mięso podpiecze. Możemy to danie przygotować w rękawie do pieczenia. I tak przygotowane mięso wędruje do piekarnika nagrzanego na 180 stopni. Ja będę to piekł pod przykryciem około 1,5 godziny. Minęło 1,5 godziny, wyjmiemy teraz karkówkę. Tak się mięso prezentuje. Jeśli lubimy mięso bardziej podpieczone, możemy jeszcze 10 minut w piekarniku zostawić już bez przykrycia, tak żeby dopiec ładnie mięso z góry. Ja już nie będę dopiekał, bo mięso mam mięciutkie. Także jeśli się przepis podobał, to się bardzo cieszę, zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam serdecznie i życzę smacznego.